Każdy Polak pewnie będzie myślał, że Francja to są żabojady i że jedzą żaby, ale w tym może trochę prawdy jest. Ja natomiast nawet nie spróbowałem tych żab, ponieważ mam takie może i obrzydzenie, ale myślę, że kuchnia francuska jest jedną z najlepszych na świecie, jest bardzo wykwintną kuchnią i każdy region specjalizuje się w jakimś czymś fajnym. Wiem, że gdzieś tam w Strasburgu specjalizują się w kiełbaskach, bardziej taka kuchnia właśnie niemiecka. Południe Francji jest więcej oczywiście owoców morza, czyli ta kuchnia mediterane, czy bardziej na północy, tam jest również inna kuchnia. Natomiast no, Francuzi to jest bardzo otwarty kraj, bardzo podobny do Polaków, oczywiście różnorodny. Trzeba powiedzieć, że Francuzi mają wielokulturowość. Jest duża mieszanka różnych ludzi z różnych stron świata, przede wszystkim z północnej Afryki, czyli Algeria, Maroko, Tunezja, no i oczywiście centralnej Afryki, którzy już tak bardzo zadomowili się we Francji i są to już tacy rodowici Francuzi. Pamiętajmy również, że Polacy też wyjeżdżali do Francji po wojnie, II wojnie światowej i duża kolonia Polaków jest, zwłaszcza tam, gdzie była praca dla nich. Często Polacy pracowali w kopalni w Lens, w Saint-Étienne, tam gdzie miałem możliwość grania i też odwiedzałem kopalnie, w których po II wojnie światowej pracowali Polacy, a teraz aktualnie te kopalnie są zamknięte. Moim zdaniem faworytem jest Francja właśnie, bo Francuzi lubią grać u siebie. Pokazali w dwóch turniejach, Mistrzostwach Świata i bodajże Mistrzostwach Europy, już nie pamiętam z którego roku, 84 chyba, podczas Mistrzostw Świata, że Francuzi potrafią grać u siebie. Im sprzyja własna publiczność, im sprzyja to otoczenie swoich kibiców, są gospodarzami, można powiedzieć, mają 12 zawodnika jakby tuż obok siebie, no ale wszystkie zespoły będą grały o tytuł Mistrza Europy, jest to wielki turniej. Mam nadzieję, że Polska na tym turnieju również wypadnie dobrze i my trzymamy kciuki za Polaków. Cała drużyna walczy, bo pierwszym walczącym jest Robert Lewandowski, który wydawałoby się, że jest napastnikiem, ale on daje ten impuls jako napastnika. Pierwsze swoim ustawieniem, drugie swoją walecznością. To jest pierwszy nasz obrońca w sytuacji, kiedy się bronimy. Mamy wielu piłkarzy o podobnej charakterystyce. Tomek Jodłowiec jest bardzo silnym zawodnikiem, nie tylko tu w nogach, ale również w górze, w walce w powietrzu, wręcz. Na pewno nie zawiedzie, przede wszystkim również Krychowiak, który pokazał już dwa razy, że jest w klubie europejskiego formatu. Dwa razy wygrał Puchar UEFA. W dobrej dyspozycji Krychowiak na pewno to może być jego turniej, tym bardziej, że on się wychował jakby na terenie francuskim i jakby zna te stadiony. Uważam, że trener Nawałka potrafi tchnąć w naszych zawodników taki bakcyl, że chłopaki jak trzeba będzie, to zamieniają się w prawdziwych wojowników i walczą jeden za drugiego i to też będzie siłą naszego zespołu. Z jednej strony to może przeszkadzać, bo potem jest takie rozczarowanie, po co mówiliście, że jedziecie po jakiś tam medal, po jakiś sukces, a z drugiej strony osiągając ten sukces, no trzeba mówić też jasno, nie jedziemy się tam przejechać. Jak jedziemy, to jedziemy walczyć o najwyższe cele. No jeżeli mamy jechać i się przejechać, no to właściwie po co grać? Weszliśmy do Mistrzostw Europy i co? No i pojedziemy się przejechać. Nasza drużyna na pewno gdzieś tam po cichutku liczy, żeby cokolwiek osiągnąć. Jaki jest ten nasz najwyższy cel? Nie wiem, czy to jest pierwsze miejsce, ale będąc moim zdaniem w półfinale, czyli w czwórce najlepszych drużyn Europy, to będzie wielki sukces i tego życzę naszym reprezentantom.